Od 19 do 23 listopada potrwa festiwal teatralny Fanaberie w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. Tradycyjnie już będzie to przegląd aktualnych trendów w sztuce teatralnej. Na scenie zobaczymy m.in. Jana Peszka i Stanisławę Celińską. 14. edycja festiwalu odbywa się w nieco węższej, kryzysowej formule. Mimo to podczas 5 festiwalowych dni zobaczymy 7 różnych spektakli. To słowo kryzysowe uznaliśmy, że warto zawrzeć w tytule, żeby wyjaśnić troszkę, może trochę zaczepnie, powiem szczerze. Bardzo nam przykro było w ubiegłym roku, jeśli się okazało, że pan minister nie dołożył się finansowo, bo tak chyba trzeba powiedzieć, do 14. edycji festiwalu Fanaberie. To troszeczkę wbrew naszym oczekiwaniom i dlatego było nam przykro, ponieważ wniosek został oceniony pozytywnie, no ale cóż, taka była decyzja. Jednak Fanaberie to festiwal oczekiwany od 14 lat. Mamy tego świadomość i dowody, wiedząc, jak szybko rozeszły się bilety na tegoroczny festiwal. No stąd ta kryzysowość. Kryzysowość polega także na tym, że partnerami naszego festiwalu są firmy sponsorskie, że i mecenasi, mówię tutaj o Wiktorii, o PKO BP, a także innych firmach, które postanowiły z nami zrealizować ten spektakl już bez udziału, jak wspomniałam. I nie będziemy w tym roku inaczej niż dotychczas przyznawać Fanaberii publiczności. 14. Wałbrzyskie Fanaberie Teatralne to nowoczesny przegląd aktualnych trendów w sztuce teatralnej. Nowoczesny, bo różnorodny, nieograniczony do jednej formy, także niemal każdy z widzów będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Przez 5 dni chcemy Państwu pokazać 7 ważnych, naszym zdaniem, interesujących, arcyciekawych spektakli. Główna atrakcja to oczywiście nasza premiera. Jak zawsze od kilku lat staramy się rozpoczynać festiwal własną wypowiedzią. Będzie to Moby Dick, czyli Koniec demokracji w państwie wielorybów, którego reżyserem jest Maciej Podstawny. To pierwszy duży spektakl przygotowany przez szefa artystycznego naszej sceny, z prawie całym zespołem na dużej scenie. A kolejne dni to 2 duże spektakle kolegów naszych z Wrocławia, czyli Pantomimy Wrocławskie, i zapowiadamy spektakl Pustka Pustynia Nic w reżyserii Leszka Bzdyla w oparciu o dzienniki Gombrowicza. Świetnie przyjęty przez widzów, znakomite recenzje posiadający spektakl. I ostatnia premiera Teatru Modrzejewskiej w Legnicy to jest Przerwana Odyseja, spektakl, którego reżyserem jest Jacek Głąb, a przygotowany jest zespołem w Macedonii. Tam także grana teraz ma tour po Polsce. 2 duże, świetne monodramy. Zazwyczaj wrocławską scenę Teatru Wrocław przenosimy także do nas. Zaprosiliśmy Mateusza Nowaka i zaprosiliśmy z Francji, z Lille, aktorkę, która podróżuje po Polsce i też prezentuje swój monodram. Mam nadzieję, że Państwo będą zachwyceni tymi propozycjami. I gwiazdy festiwalowe, czyli Jan Peszek z podwójnym solo i Atramentowa, czyli wypowiedź sceniczna, muzyczna Stanisławy Celińskiej i zespołu pod kierownictwem Macieja Muraszko. Festiwal otworzy rodzima produkcja Moby Dick, czyli Koniec demokracji w państwie wielorybów w reżyserii Macieja Podstawnego. To klasyczna XIX-wieczna amerykańska powieść o sile demokracji i o jej nadzwyczajnej kruchości. Teatr wielkiej politycznej opowieści, kompletna panorama świata, pełna poezji, ironii, filozofii i grozy. Reżyserujemy morską opowieść, ale również filozoficzną opowieść, no i wielką metaforę kruchości demokracji. To jest powieść z połowy XIX wieku, no bardzo radykalnie pasująca do naszych niespokojnych politycznie czasów. Tydzień temu wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych sprawił, że poczuliśmy się już trochę jak jacyś koniunkturaliści, którzy ten tekst wybrali dla jakiejś takiej politycznej beki. No ale mamy nadzieję, że to wszystko się obroni też swoją poezją, swoim rytmem, nastrojem tej morskiej podróży. No i taką swoistą Wikipedią na temat życia wielorybników z XIX wieku. Program Fanaberii można znaleźć na portalu wałbrzych24.com.